Czechpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach. Adam Bysiek, dzień dobry, minęła 21, więc czas na spotkanie dziś z Piotrem Szumlewiczem, dziennikarzem. Spotkanie ważne, bo temat jest bardzo ważny. Oczywiście, jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o Kościół i o pieniądze, i to nie małe, bo to już nie miliony, tym razem kolejne kilkaset tysięcy wpłynęło na konto fundacji Lux Veritatis. To dokładnie ta sama fundacja, gdyby Państwo mieli wątpliwości, którą zarządza Tadeusz Rydzyk, przez jednych zwanych ojcem, a przez drugich perfidnym kościelnym złodziejem. Tym razem ksiądz nie zbiera na budowę kolejnych term dla wiernych, a zbiera, uwaga, na prowadzenie szkoleń wojskowych. I o tym dziś w naszej rozmowie z Piotrem Szumlewiczem. Piotrze, dzień dobry. Dzień dobry. No i zapytam, na czym Twoim zdaniem mogą polegać szkolenia wojskowe prowadzone przez Kościół? Na posługiwanie się krzyżem jako narzędziem obrony koniecznej? Znaczy, bo zacznę może od tego, że całość wygląda bardzo bulwersująco i żyjąc sobie w tym polskim grajdołku, rzadko kiedy myślimy o tym, jak pieniądze publiczne są roztrwaniane. Niektórzy widzą w telewizji i im się wydaje, że jakiś polityk sobie wziął 10 tysięcy czy 20 tysięcy, czy to jest jakaś tam, nie wiem, że ktoś tam umieścił kogoś z rodziny, co oczywiście jest bardzo naganne. Niemniej jednak jednorazowe przypadki to są kwoty liczone no raczej w dziesiątkach tysięcy złotych. Tymczasem jak chodzi o transfery finansowe do pana Tadeusza Rydzyka, to już są kwoty liczone w setkach milionów. I jak PiS znowu by wygrał wybory kolejne, to już nawet nie mieliby byśmy chyba do czynienia z milionami, a niedługo byśmy mieli do czynienia z miliardami. Ostatnio, to już było dosyć dawno temu, właściwie 2 lata temu, ile pamiętam, OKO.press chciało podsumować, próbowało podsumować, ile pieniędzy od państwa pisowskiego dostał pan Tadeusz. I pan Tadeusz już wtedy, 2 lata temu, dostał ponad 300 milionów złotych, to było, ile pamiętam, około 330 milionów, z bardzo różnych ministrów, od bardzo różnych ministrów. Od tamtego czasu pan Rydzyk dostaje kolejne pieniądze, dzisiaj słyszymy o jakichś szkoleniach wojskowych. I rzeczywiście słusznie zwróciłeś uwagę, że z jednej strony cała sprawa jest straszna, ale z drugiej strony ma swój wymiar, jakby to powiedzieć, komiczny, można powiedzieć. No straszny dlatego, że z naszych podatków, z naszych pieniędzy są rozdawane pieniądze jakiemuś szemranemu biznesmenowi, który jest adresatem tych pieniędzy tylko dlatego, że lubi pana Kaczyńskiego i kilku innych polityków PiSu i dostaje w zasadzie na wszystko. I można powiedzieć, że w tej takiej bezczelności, która graniczy ze śmiesznością momentami, no można powiedzieć, że już się władza i pan Rydzyk specjalnie nie kryją, bo ja jeszcze powiedzmy rozumiem, nie podobałoby mi się to, ale gdyby Rydzyk dostawał na przykład, no nie wiem, na jakieś modlitwy, czy na jakieś spotkania z duchownymi, którzy by prowadzili swoją posługę. No mówię, dla mnie Tadeusz Rydzyk, no to nie jestem w ogóle fanem Kościoła, ale akurat Rydzyk to jest zaprzeczeniem jakiejkolwiek misji chrześcijańskiej, no ale powiedzmy, jakoś by się to wpisywało przynajmniej w cele Kościoła. Tymczasem pan Rydzyk w ogóle się nie kryje, że on nie działa jako osoba nawet specjalnie duchowna, tylko po prostu dostaje kasę na wszystko. I teraz zwróciłem się uwagę na ten nowy projekt. Setki tysięcy złotych pan Rydzyk ma dostać na jakieś szkolenia wojskowe. No i słusznie zauważyłeś, nie wiem, czy sam pan Tadeusz Rydzyk będzie te szkolenia prowadził, czy to będą, nie wiem, jakieś strzały z karabinu, czy to będzie jakieś ćwiczenia fizyczne. To jest też ciekawe. Ja wczoraj, gdy pisałem artykuł na nasz portal Czechpress o tym incydencie, właściwie o tym systematycznym napełnianiu kabzy ryzyka przez państwo naszymi pieniędzmi. Okazało się, że te szkolenia, uwaga Piotrze, one się już odbyły. To końcówka 2021 roku, grudzień, i te pieniądze miały być przeznaczone na, uwaga, formalnie nakręcenie 4 odcinków, każdy po 25 minut, relacji z tych szkoleń, późniejszą emisję tego materiału w tak zwanej gadzinówce, więc telewizji Trwam też Tadeusza Rydzyka. Natomiast potem się okazało, że generalnie tych odcinków ma być 40. Problem w tym, że ani 4, ani 40, czyli żaden jeszcze nie powstał. Minęły 2 lata. Czyli pan Tadeusz dostał pieniądze po prostu na siebie. I rzeczywiście to, co mnie strasznie boli w Polsce, w jakiejś mierze to już było przed rządami PiSu, ale PiS to pomnożył przez 10 tysięcy. Można powiedzieć, okradanie państwa stało się prawidłowością, na którą już mało kto zwraca uwagę, dlatego że w gruncie rzeczy nagłośnienie tego, co ty nawet teraz powiedziałeś, tak, że jakiś ksiądz zaprzyjaźniony z władzą dostaje
setki tysięcy złotych i te pieniądze po prostu znikają, no to następnego dnia rano właściwie powinna być u niego prokuratura czy jakieś służby i osoby, które mu przekazały te pieniądze, również powinny być objęte postępowaniem prokuratorskim momentalnie, po prostu momentalnie. No ja jestem liderem związku zawodowego Związkowej Alternatywy. My patrzymy na każdą złotówkę z 10 stron. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wszelkie służby kontrolowały nas 100 możliwych sposobów. Od państwa nie dostajemy dokładnie nic, a tymczasem taki ryzyk, a jak już w ogóle, nie wiem, jak ja nawet wyjeżdżam na jakąś delegację, to ja myślę, że mogę na delegację 50 zł wydać, po czym czytam, że taki ryzyk dostaje tu milion, tam 500 tysięcy, tu 300 tysięcy, tu 2 miliony i jeszcze na dodatek dostaje te pieniądze i w ogóle ich nie wydaje nawet zgodnie z tym przeznaczeniem lewym, któremu władza przyklepała, więc całość jest tak totalnie patologiczna, że aż przerażenie ogarnia, w jakim my w ogóle kraju żyjemy. I jestem naprawdę jednak zbulwersowany tym, że duża część elektoratu się z tym zgadza. Co prawda trzeba też uczciwie przyznać, że panu Rydzykowi słuchalność i oglądalność też jego obok Radia Maryja, Telewizji Trwam też strasznie spadła i Radio Maryja już nie jest taką potęgą jak kiedyś. Tam naganiano tych ludzi, ale jednak ta słuchalność, szczególnie Radia Maryja, Telewizji Trwam też jednak radykalnie spadła, ale mimo to, że mu spadła i komercyjnie jest już coraz mniej atrakcyjny, to najwyraźniej jest politycznie atrakcyjny, dlatego że PiS rzeczywiście przekazuje mu rok w rok miliony złotych i rzeczywiście tak jak patrzę na inne podmioty i słyszę, że właśnie w ciągu 6 lat, to był 2021 rok, to podsumowanie, w ciągu 6 lat facet dostał 350 milionów złotych. Ja sobie myślę, ja mam związek, należy do mnie 7 tysięcy ludzi, wcale nie mało w sumie i dostajemy zero. Przygotowani, szkolenia, kursy, uczymy się tego prawa pracy i cholera nic. A taki ryzyk, ja nie wiem, jaki on ma certyfikat na temat zajmowania się wojskowością. Dostawał też wcześniej z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z Ministerstwa Ochrony Środowiska, pan Rydzyk jako ekolog nagle. Więc to są rzeczy tak naprawdę tak na granicy takiego, no taki śmiech przez łzy trochę, tak? Zdrowego rozsądku, ja tylko sobie to protestuję, co ciekawe, ale prokuratura jest i to uwaga raz w roku Tadeusza Rydzyka ma na myśli Zbigniewa Ziobrę, który ramię w ramię tańczy w rytm pieśni Barka podczas każdej urodziny Radia Maryja. Natomiast też doprecyzuję, Piotrze, no słuchaj, można dzielić, można szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić Polskę tnąc krzyżem jak brzytwą. Może to jest ta forma wojskowości, budowania zapału militarnego wśród młodzieży, bo to uwaga też ważne, też kolejne mają dotyczyć młodzieża, więc tych harcerzów, być może później kolejnych pretendentów do miana tak zwanych rycerzy niepokalanej, których w Polsce żamy dzisiaj. Natomiast może jest też tak, że to, czym mówisz, ten spadek atrakcyjności tych mediów wynika z bardzo prostej rzeczy. No z tego, że ci ludzie siłą rzeczy umierają. Znaczy, to jest grupa ludzi, która słucha tego radia. To są osoby w podeszłym wieku. Może tu działa zwykła taka naturalna selekcja. Znaczy z drugiej strony to, co teraz przed chwilą powiedziałeś, że może to jest rzeczywiście tak, że jak chodzi o te szkolenia czy jakieś programy dla Ministerstwa Obrony Narodowej, no to Rydzyk nic nie musi robić, dlatego że on na antenie swojego radia, swojej telewizji po prostu próbuje tworzyć takie jakieś bojówki narodowo-katolickie i pod tym względem robi to po prostu na co dzień w przekazie swoich mediów, do których zresztą też zaprasza, że tak powiem, bardzo często różnych nominatów z rządu, w tym na przykład pana Błaszczaka. Więc pod tym, no to może na tym ta misja polega. Natomiast jedną rzecz chciałem podkreślić, która obciąża akurat nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, to zawsze mnie szokowało i muszę przyznać, że albo ja czymś o tym nie wiem, albo to jest jakaś gruba patologia. Mianowicie z tego, co sobie wyczytałem, nawet jeszcze przypomniałem sobie przed tym programem, pan Rydzyk stał się tak zwanym nadawcą społecznym w roku, o ile przeczytałem dobrze, 93. Telewizja, Radio Maryja jest nadawcą społecznym. Bycie nadawcą społecznym oznacza, że się jest zwolnionym z opłaty koncesyjnej, która wynosi rzędu 7 milionów złotych rocznie i nadawcy społeczni bodaj nie płacą 80% tej opłaty. W związku z tym polskie państwo, można powiedzieć, daje co roku prezent, nawet jak chodzi o bezpośrednie, jakby transfer do Radia Maryja w wysokości około 6,5 miliona złotych rocznie, uznając pana Rydzyka za nadawcę społecznego. I to trwa nie od rządów PiS-u od roku 2015, tylko jak mówię, od lat 90. Ja muszę powiedzieć, że w latach mniej więcej około 2010 już przyglądałem się w pewnym momencie tym przekazom pana Tadeusza i tam mnóstwo było wtedy treści antysemickich, homofobicznych, nienawistnych, nawołujących
do agresji. Było tam strasznie dużo wstrętnych treści, które z misją jakkolwiek rozumianą, z nadawcą społecznym nie mają absolutnie nic wspólnego. I nie wiem, jak to było proceduralnie rozwiązywane za rządów SLD czy Platformy. Niemniej jednak on niezmiennie tym nadawcą społecznym jest. No i muszę powiedzieć, że to trochę cholera ogarnia, bo trudno o osobę mniej, że tak powiem, społecznie zaangażowaną w dobrym tego słowa znaczeniu niż Rydzyk. To jest generalnie biznesmen, który ma wyjątkowo nienawistny przekaz wobec połowy społeczeństwa, jeśli nie 3/4 społeczeństwa. I to, że on w ogóle ma jakiekolwiek zniżki, jest uznawany za jakiegoś nadawcę społecznego, dla mnie samo w sobie to jest przerażające. A później jeszcze to, bo to warto też o tym powiedzieć, że tryb tych konkursów, o których my mówimy, to jest w ogóle jakiś trochę kryminalny tak naprawdę. To znaczy jakby w totalnej sprzeczności z tym, jak powinno funkcjonować demokratyczne państwo prawa. Krótko mówiąc, o tym, że konkurs był, dowiadujemy się któregoś pięknego dnia, nie wiem, z Onetu, TVN-u, WP.pl, czy z jakiejś interpelacji poselskiej czy obywatelskiej. I to też jest tak, że on właściwie dostaje te pieniądze w gruncie rzeczy trochę pod stołem, to znaczy nagle jakiś konkurs jest pod niego pisany po prostu. Czyli można powiedzieć, wobec Rydzyka trwa od wielu lat to, co ostatnio się działo wokół pana Czarnka, tak, który zaczął willę rozdawać swoim ludziom. To można powiedzieć, że Rydzyk dostaje takie wille regularnie od wielu lat. I to jest rzeczywiście, myślę, taka kwintesencja patologii tego polskiego państwa, tego pisowskiego państwa, bo mówię, kiedyś już troszkę tego było, ale teraz pomnożono to przez 10 tysięcy. I to jest rzeczywiście rzecz szokująca. To znaczy, no, że dostaje człowiek, który nie jest mądry, nie jest wykształcony, nie ma żadnej misji, na niczym się nie zna, tylko po prostu szczuje i pluje i dostaje za to dziesiątki milionów złotych. No to jest dla mnie jako obywatela jest to porażające. To jest symptomatyczne dla władzy pisowskiej, że no, wszystkie te spółki, które unoszą się na orbicie tej partii właśnie PiS-u i Zjednoczonej Prawicy, iluzorycznie już wiemy, no, są nacechowane tego typu ładunkiem negatywnym, to właściwie reguła. Piotrze, zanim zapytam o Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, bo takowa też działa i cieszy się kolejnymi dotacjami, tym razem z Ministerstwa Edukacji Narodowej, a więc od Czarnka, sami swoi można powiedzieć, zapytam cię o to, jaki mechanizm zachodzi w głowach polityków, którzy obiecują, że gdy dojdą do władzy, to rozliczą Rydzyka. Jeżeli mamy do czynienia z oszustwem, Kowalski oszukuje Kowalską, łamie artykuł 286, podlega karze pozbawienia wolności i równolegle sąd orzeka obowiązek naprawienia szkody. Ten człowiek, jak trafnie zauważyłeś, od kilku dekad już okrada nas wszystkich i Polskę pod płaszczykiem niepokalanej w sutannie księdza. Słyszymy od Tuska, rozliczymy, odbierzemy. Czy to w ogóle realna obietnica, by od tego człowieka odzyskać chociaż część tych milionów, setek milionów złotych, jakie dostał? Czy właściwie to pójdzie w niezapomnienie? Okej, sekularyzacja może nastąpi, ale Rydzyk odejdzie do lamusa z napchaną kabzą, z napchanymi pieniędzmi, kieszeniami. Jak uważasz? Ja tu nie jestem optymistą, szczerze powiedziawszy, to znaczy mam takie poczucie, że opozycja prawie cała, może z wyjątkiem, nie wiem, 5 posłów lewicy i 3 posłów koalicji obywatelskiej, generalnie rzecz biorąc, dała się trochę PiS-owi też zastraszyć. To znaczy nawet teraz już to widać, że w gruncie rzeczy PiS rządzi, więc opozycja no, ma, że tak powiem, duże pole do popisu, żeby krytykować te wszystkie patologie, w tym tą patologię, o której my teraz mówimy. A w gruncie rzeczy o tym jest dosyć cicho tak naprawdę. No my tutaj rozmawiamy. Z rzadka jakiś tam, mówię, jeden czy drugi poseł, co bardziej radykalny z koalicji czy lewicy coś powie, bo już z PSL-u to nigdy, z Hołowni bardzo rzadko. Czy Konfederacja, która tak jest za wolnością, a nigdy akurat o patologiach Kościoła nie mówi w ogóle, chociaż Kościół i pan Rydzyk okradają polskie państwo i ma jakiś taki właśnie mafijny deal między państwem i Kościołem, państwem i Rydzykiem i tutaj jakoś nie widzę żadnych ruchów po stronie Konfederacji, ale też jak mówię PSL-u czy Hołowni, pozostałych partii rzadko, czyli koalicji czy lewicy. I teraz jak chodzi o to rozliczenie, ja mam wrażenie, że jednak niestety to jest tak, że opozycja o tyle dała się PiS-owi przestraszyć, że jak oni nawet przejmą władzę i powiedzą, dobra, to zróbmy jakąś komisję może przynajmniej, żeby sprawdzić, czy te pieniądze były wydawane na przykład zgodnie z prawem, to teraz to od razu się podniesie jazgot PiS-u, jakiegoś tam odpowiednika TVP, czy jeszcze TVP, bo wiadomo, że te zmiany w TVP to wcale tak szybko nie muszą zachodzić, bo oni tam mają dużo ludzi osadzonych. I wtedy opozycja może powiedzieć, no dobra, no to już bez przesady, nie chcemy być posądzeni o to, że jakieś tutaj robimy jakieś czystki, a poza tym jest też jeszcze niestety jeden ważny
straszny, smutny tutaj argument, że oni tego nie zrobią, bo ja to widzę czasem na poziomie samorządu, że niestety bardzo często jest tak, że na poziomie lokalnym politycy opozycji sami sobie tworzą różnego rodzaju księstwa. Jak pamiętamy, były wymiany również stołkami rad nadzorczych między prezydentami z partii opozycyjnych też. Więc niestety takie mechanizmy korupcyjne, które powtarzam, bo ja nie chcę tutaj jakiejś symetrii kreślić, PiS pomnożył te patologie przez 10 tysięcy. I to jest takich patologii w Polsce nie było nigdy. Przypuszczam, że nawet w PRL-u. Ale ludzie akceptują. Widziałeś te nasze sondaże. No dalej tak, mamy na poziomie około 4%. Ale, po pierwsze część społeczeństwa akceptuje, a po drugie, jak mówię, mam wrażenie, że opozycja troszkę tych porządków zrobi, ale bez przesady, żeby sobie też zostawić pole dla własnych patologii. Zresztą podkreśliłem to wcześniej, właśnie co mnie akurat zawsze szokowało, jak rządziła Lewica, czy SLD wtedy, później jak rządziła Platforma, że tak naprawdę Rydzykowi nigdy się w Polsce nie stała żadna krzywda, znaczy nawet krzywda w cudzysłowiu, nikt nawet nie zrobił mu jakiejś ostrzejszej kontroli. To, że w Polsce od lat przecież były różnego rodzaju uzasadnione podejrzenia o pedofilię w kościele i nigdy prokuratura żadna nie wjechała na żadną plebanię, żadna, do żadnego biskupa, chociaż na przykład jak chodzi o Jankowskiego, no to wszyscy wiedzieli latami po prostu, co tam się odbywało, no to niestety pokazuje, że te elity polityczne w zasadzie całe są zblatowane jakoś z kościołem, aczkolwiek no warto jednak uczciwie podkreślać, PiS 1000 razy bardziej. A czy Piotr, ale zauważ, no, pamiętasz strajk kobiet niespełna 2,5 roku temu on się rozpoczął. Wówczas widzieliśmy znamienne sceny, gdy politycy na przykład Platformy na początku szli z wielkim banerem Jędraszewski, tu postawię kilka kropek, dalej po prostu odejdź sobie stąd, a kilka godzin później fotoreporterzy Super Expressu w ramach tak zwanej ustawki robili im zdjęcia, gdy ci wychodzili z korzyczkiem na Wielkanoc z kościoła. No to jest taki papierek lakmusowy jakości tych polityków i ich obietnic w kontekście ich działań, a właściwie braku działań co do postępu sekularyzacji w Polsce. Święte drzewo w Parczewie. Piotrze, jak to logicznie, racjonalnie skomentować? Nie da się. Tak? Chociaż z drugiej strony, że tu ci przerwę, jestem umiarkowanym optymistą, jak chodzi o przyszłość polskiej polityki w tym sensie, że polskie społeczeństwo ma różne swoje wady i zalety, jak każde społeczeństwo, natomiast jednym z pozytywnych procesów, które ostatnio zachodzi w ostatnich latach, to jest jednak błyskawiczna laicyzacja polskiego społeczeństwa, w tym lawinowa laicyzacja ludzi młodych. Natomiast Platforma Obywatelska, która jednak jest najsilniejszą partią opozycyjną i taką pewnie zostanie, być może wchłonie nawet Hołownię, czy Lewicę to jeszcze, czy PSL, nie wiadomo. Niemniej jednak koalicja była zawsze taką partią, która... To była taka konformistyczna partia, która zawsze robiła to, co im wynikało z sondaży. W związku z tym, jeżeli w sondażach wyjdzie, że Polacy się laicyzują, to oni w końcu powiedzą, no dobra, nie chcieliśmy co prawda krzywdzić tego Rydzyka i Jędraszewskiego, no ale jeżeli nie zrobimy im jakiejś kontroli skarbowej nawet, no to stracimy 10% poparcia, to jednak wjedziemy mu tam prokuraturą w pewnym momencie. Więc wydaje mi się, że zrobią to z czystego interesu, którego dotychczas nie widzieli, bo rzeczywiście te procesy laicyzacji następowały wolno, a tu, ja nie wiem, czy to jest bezpośrednio z PiS-em skorelowane, z różnymi procesami, internet, globalizacja, migracja, różne czynniki, ale jednak w Polsce laicyzacja następuje bardzo szybko, czyli mamy taką paradoksalną sytuację, rządzi partia oszustów zblatowanych z klerem, a tymczasem społeczeństwo coraz bardziej się laicyzuje. Piotrze, na koniec tylko taka mała aluzja. Mówisz o laicyzmie społeczeństwa. Tak ona następuje niestety, co pokazuje też sondaż OKO.press. Najczęściej w tej grupie wiekowej, w tym targecie wiekowym 18-26, a więc de facto tych, którzy dopiero uzyskali prawo wyborcze. W końcu 90% z tych 15%, których nie wie, czy pójdzie na wybory, a to w końcu oni zdecydują, to 90% to właśnie ludzie młodzi, więc ci, którzy dzisiaj stoją za tym postępem laicyzacji w Polsce. Boisz się, że ci ludzie po prostu z czystego lenistwa mogą nie pójść do wyborów, mimo tego, że no, słyszymy, że zdają sobie sprawę z konsekwencji niedokonania żadnego wyboru, który no, system Donta decyduje o tym, że dalej rządzi PiS. Czy jednak pójdą i powiedzą liberum veto polityce PiSu, tej kościelnej okupacji? Czy te działania przybiorą właśnie taką formę wyborczego protestu?
Znaczy ja się nie chcę jakoś zachwycać też młodymi, zresztą to nie jest jednolita grupa społeczna, natomiast no nawet strajk kobiet pokazał, że to jest taka grupa, w której trochę jest, że tak powiem, słomiany zapał, to znaczy wyszli 3 razy na ulicę licznie, a później nagle się to wszystko rozpierzchło i oni tak trochę działają, ci młodzi ludzie. Mówię, nie chcę generalizować, ale mówię teraz o tych ruchach protestów w ostatnich nawet kilkunastu latach, że to są takie chwilowe zrywy. Młodzi ludzie są bardzo, że tak powiem, niejednolici, dlatego że na przykład wśród młodych ludzi, szczególnie mężczyzn, spore poparcie ma Konfederacja, która jest ultrakatolicka, aczkolwiek ci młodzi ludzie... Mam wrażenie też, że część tych młodych ludzi nawet nie wie, że taki Mentzen tak naprawdę ma poglądy zbliżone do Jędraszewskiego, bo też Mentzen sprytnie to ukrywa i trzeba, jak się go tam Mazurek tam, czy bodaj Stanowski go trochę dopytał, to się okazało, że jak mówię, poglądy Mentzena się aż tak od Jędraszewskiego specjalnie nie różnią, więc jego taki wolnościowiec jest mniej więcej jak i właśnie z Jędraszewskiego. Natomiast generalnie rzecz biorąc jednak jest ten trend do laicyzacji i pamiętajmy, że to tak jednak działa, że w momencie, kiedy identyfikowanie się z Kościołem przestaje się opłacać politycznie, to duża część jednak się od Kościoła odwraca. Dałem przykład Konfederacji, która poglądy ma moim zdaniem dosyć straszne. Niemniej jednak to jest dosyć ciekawe, że Mentzen, który jest gorliwym katolikiem, trochę się zaczyna tego katolicyzmu wstydzić. On o tym publicznie nie mówi, bo wie, że mógłby stracić. Co nawet to jest sygnałem, że akurat w Polsce no, nie można kapitału politycznego u młodych szczególnie zbić na katolicyzmie. Niestety. Piotr Szumlewicz dziś Państwa i naszym gościem na zegarkach 21.30. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście polecamy, też odsyłamy na Twój fanpage, gdzie wiele ciekawych newsów, ale też komentarzy do tego, co obecnie dzisiaj w kraju mogą Państwo znaleźć. Dziękuję Ci pięknie i do zobaczenia. Checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.